Jesteśmy tuż po premierze, no uwiódł pan publiczność. Naprawdę? Bardzo mi miło. Bardzo dużo mówi się o pana uroku. Naprawdę? Może ja coś udaję. Jak panu się grało z taką obsadą, z takimi aktorami przy boku? No, kto tutaj dzisiaj błyszczał oprócz pana jeszcze na tej deskach? Nie no, to jest tak, że gdyby wszyscy nie błyszczeli, to nikt sam by nie zabłysnął, więc tak jak na dobrym stadionie, dobry mecz, to wszyscy muszą zabłysnąć, żeby ktoś strzelił gol albo żeby była jakaś asysta, więc tutaj było, wszyscy grali, uważam, na swoich pozycjach tak jak trzeba i każdy z nas czuł się bezpiecznie. Nawet już nie musieliśmy takiej, nikt nie miał poczucia, że coś się wydarzy, żeby coś, tylko każdy wiedział co robi i to równo szło tak jakbyśmy mogliśmy sobie wymarzyć, biorąc pod uwagę zachowanie publiczności. Zabawnie, pikantnie, lekko seksownie. Nic o tym nie wiem. A jak pan ocenia grę braci Mroczków? Bo tutaj to jest taka okazja, żeby ich zobaczyć po raz kolejny. Właśnie Rafała dzisiaj mogliśmy zobaczyć w roli na deskach teatru. Ja nie jestem od tego, żeby ich oceniać, ale z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że z nimi praca to jest przyjemność. To są zajadłe pracusie. Wszystko traktują bardzo serio, ale tak in plus, także no to jest po prostu, no naprawdę spotkać takich ludzi to jest coś, to jest uważam najważniejsze w życiu, że się spotyka fajnych ludzi.